Witam was wszystkich serdecznie na kanale Patryk 2703 i zapraszam was do najnowszego materiału. Bardzo często słyszycie od szamanów internetowych, że podczas okresu redukcyjnego masz ćwiczyć na tym samym obciążeniu, które używałeś podczas okresu masowego, a więc że masz za wszelką cenę utrzymywać obciążenie co jest kłamstwem, jest to najszybsza droga do kontuzji. Jest to bardzo szkodliwe takie teorie. Z tego powodu, że podczas okresu redukcyjnego masz mniejsze możliwości do regeneracji, z tego powodu, że jesteś na deficycie kalorycznym. Podczas okresu masowego twój organizm ma większe możliwości do regeneracji. Z tego powodu, że jesteś na plusie kalorycznym, tak? A więc musisz brać pod uwagę wszystkie czynniki, kiedy przechodzisz z okresu masowego do okresu redukcyjnego. Oczywiście, możesz utrzymywać duże obciążenie, ale z zachowaniem odpowiedniej techniki. Bo jak już wcześniej Wam wspominałem na kilku materiałach, mądry trening, przemyślany trening, jak będzie prowadzony i jak się, czym się charakteryzuje. Przemyślany trening i trening, który będzie dla ciebie odpowiedni, charakteryzuje się tym przede wszystkim, że starasz się utrzymywać odpowiednie obciążenie z utrzymaniem perfekcyjnej techniki. A więc, że nie ucieka tobie technika. W momencie, kiedy technika zaczyna tobie uciekać, to ty musisz zmniejszyć obciążenie. I teraz, dlaczego tobie będzie uciekać siła podczas redukcji i dlaczego będziesz musiał zmniejszyć obciążenie? Jak już wcześniej powiedziałem, podczas okresu redukcyjnego masz mniej kalorii i mniejsze możliwości do regeneracji. Druga sprawa to jest utrata masy mięśniowej. Tak, dobrze słyszycie, utrata masy mięśniowej. Teraz pewnie zadajecie sobie pytanie, jakim sposobem zacznie mi spadać masa mięśniowa podczas okresu redukcyjnego, kiedy ja w założeniu mam redukcję tkanki tłuszczowej, a nie masy mięśniowej. Jest to nieuniknione. Będziesz tracił też masę mięśniową. Jak dobrze wiemy i wszystkie badania o tym nam mówią, będziesz tracił pewne ilości masy mięśniowej. Nie da się redukować tkanki tłuszczowej bez utraty masy mięśniowej. Oczywiście, założeniem naszym jest, żeby jak najmniej stracić tej masy mięśniowej, a jak najwięcej tkanki tłuszczowej. I to się akurat reguluje dietą i też oczywiście. Treningiem. Ale pamiętaj, w momencie kiedy ty będziesz tracił masę mięśniową wraz z tkanką tłuszczową, tak, to pamiętaj, że nie możesz utrzymać tego samego obciążenia. Nie możesz ćwiczyć tym samym obciążeniem, którym ćwiczyłeś podczas okresu masowego. Doprowadzi to bardzo szybko do powstania. Kontuzji. Dostajesz kontuzję i wykluczy ciebie to całkowicie z treningu. Dlatego, co powinniśmy robić, tak podsumowując ten bardzo krótki materiał, ale treściwy? Powinieneś przede wszystkim słuchać własnego ciała. I czy zmiana treningu 180 stopni będzie dobra? Będzie dobra w momencie, kiedy będziesz słuchał własnego ciała. Każdy trening jest dobry i wymiana treningu w każdym momencie jest dobra, ale. Jeżeli jest to przemyślane, jeżeli jest to trening mądrze prowadzony. A więc podsumowując, przejście z okresu masowego do okresu redukcji, wskazane jest, żebyś słuchał własnego organizmu i wraz ze spadkiem siły zmniejszał obciążenie, którym trenujesz. Tak? W momencie, kiedy ty będziesz się szarpał z obciążeniem i siła będzie tobie spadać, tym samym. Ty będziesz się starał, starał utrzymać za wszelką cenę to samo obciążenie, którym trenowałeś podczas okresu masowego, będziesz miał problemy przede wszystkim z techniką, z utrzymaniem prawidłowej techniki. Utrzymanie prawidłowej techniki, brak utrzymania prawidłowej techniki, skończy się dla ciebie kontuzją. Skończy się tragicznie wykluczeniem Ciebie na jakiś tam okres z treningów całkowicie. Czy tam będziesz musiał omijać? Pewne, pewne partie mięśniowe. A więc podstawą jest, żeby słuchać własnego organizmu. Powtórzę to po raz kolejny. I w momencie, kiedy ty tracisz siłę podczas redukcji, zmniejszasz obciążenie. Możesz zwiększać liczbę powtórzeń, ale zmniejszasz obciążenie i trenujesz na, uwaga, odpowiednim obciążeniu dla Ciebie z zachowaniem odpowiedniej Perfekcyjnej techniki. Moment, w którym technika tobie zaczyna uciekać, co robisz? Zmniejszasz obciążenie. I to jest jak najbardziej normalne. I każdy, absolutnie każdy, będzie miał spadek siły podczas okresu redukcyjnego, i też każdy, kto mądrze postępuje, będzie zmniejszał obciążenie. Tego Wam wszystkim życzę mądrego, przemyślanego treningu, niesłuchania szamanów internetowych, bo zrobicie sobie. Krzywdę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do następnego materiału.